się w jednym z najsławniejszych tuneli w Portugalii. Wiecie dlaczego ten tunel jest jednym z najsłynniejszych w Hiszpanii i w Barcelonie? Ponieważ prowadzi do ronda, na którym nie ma prawa. W tym momencie macie przykład tego, że na każdym rondzie powinna być trawa. Tutaj mamy skład celny. Na tym składzie celnym rozładowywane są te perfumy, o których mówiłem wcześniej, które są włożone tymi żółtymi busami. Tutaj widzicie, już się rozładował i sobie jedzie z samą uczciówkę. Na rondo bez trawy. Tak, na rondo bez trawy jedzie. Słuchajcie, on to robi na trzeźwo, nie dawajcie mu alkoholu, bo co się będzie działo potem? Trawę przyjmie. W tym momencie wjeżdżamy na jedną z najciekawszych dzielnic Barcelony, tak zwaną dzielnicę doków, portów. Ogólnie, jak to zazwyczaj było w średniowieczu, jak były porty, marynarze przyjeżdżali z wypraw morskich i byli głodni seksu. Bo to wiadomo, na morzu kilka tygodni, kilka miesięcy u faceta hormony buzowały. I to była największa dzielnica rozpusty w całej Barcelonie ze względu na rozładowywane statki napalonych marynarzy. Było tak dużo seksu, że wypaliło całą trawę, kurwa, w Barcelonie. Na rondach, kurwa. Się tak iskrzyło, wszystko po prostu jarało. Zjarane ciało. Zobaczcie, teraz wszyscy faceci, którzy jeszcze nie doznali stosunku płciowego, stoją w samochodach, żeby wypłynąć w kilkutygodniową podróż, poczuć głód i jak tu wrócą, to będą ubrali co popadnie. Także dziewczyny, jeżeli wyjdziecie na miasto, nie wychodźcie, bardzo was proszę, tutaj do dzielnicy Tak. O, po lewej. Po prawej stronie mamy jedną z najsłynniejszych rafinerii naftowych w Barcelonie. Wykorzystali ją również do tego, żeby jechała po tym kolejka. Zobaczcie. To się nazywa nowa myśl technologiczna. Przyjemne, pożyteczne. Dokładnie. No i myślę, że na tym zakończymy naszą kursę. Myślę, że dopiero rozpoczynamy. Po Barcelonie. Znowu rondo bez trawy. To jest to drugi samo. Na świecie. I oba w Barcelonie. To samo. Moi drodzy, po prawej stronie mamy port właśnie i tutaj jest... Słyszeliśmy.